Zastanawialiście się czasem, w jaki sposób powstają projekty samochodów? W przypadku niektórych producentów mam wrażenie, że gdzieś w piwnicy siedzi zespół, który zbiera wszystkie uwagi od klientów, a następnie próbuje upchnąć je w jeden samochód. I chyba tak właśnie powstało BMW X6. Kto przy zdrowych zmysłach chciałby sportowego SUV-a? I to w dodatku udającego coupé i ważącego ponad 2 tony. A jednak... W 2007 roku BMW pokazało koncepcyjny model X6. Samochód niewiele różnił się od wersji produkcyjnej, która trafiła do sprzedaży rok później. Pod maską potężne silniki benzynowe i wysokoprężne, a nad poprawnym prowadzeniem czuwał m.in. system dynamicznej kontroli osiągów. W tym właśnie modelu BMW pierwszy raz zastosowało rozwiązanie aktywnie rozdzielające moment obrotowy nie tylko między przednią a tylną osią, ale też między tylnymi kołami. BMW X6 było i nadal jest dyskusyjnej urody, ale zaprezentowana w 2014 roku na targach w Paryżu druga generacja jest moim zdaniem stonowana w stosunku do pierwszej generacji. BMW zmiękczyło twardziela. Tak naprawdę wizualnie samochód dostosowano bardziej do obecnej linii stylistycznej BMW. Pojawiły się wyloty powietrza na nadkolach. To rozwiązanie zadebiutowało w kolejnym dziwnym pojeździe BMW, modelu 3 GT. BMW twierdzi, że to rozwiązanie poprawia aerodynamikę i stabilność przy wysokich prędkościach. Nie jestem fanem tego łukowatego przetłoczenia na tylnym nadkolu. Wolałem prostą linię ciągnącą się w poprzedniej generacji od przedniego nadkola do tylnego światła. Wątpię, żeby pojemność bagażnika w BMW X6 kogokolwiek obchodziła, ale tak dla porządku powiem, że to 580 litrów. Pod podłogą jest spory schowek, w którym pewnie zmieściłoby się koło zapasowe, ale na naszym rynku są tylko opony Run Flat lub w przypadku X6M zestaw naprawczy. Poza tym haczyki, taśmy, gniazdo 12-woltowe. Z tyłu jest mnóstwo miejsca na nogi, gorzej z miejscem nad głową. Opadająca linia dachu sprawia, że tylko osoby o wzroście poniżej 175 cm nie będą zawadzały o podsufitkę. No i pojawiło się trzecie miejsce. Na początku X6 dostępne było tylko w wersji czteromiejscowej. Trzyosobowa kanapa pojawiła się 2 lata później jako element wyposażenia dodatkowego. A teraz to standard. Tak to jest, że ludzie najpierw chcą coupé, a potem się denerwują, że nie mieszczą się teściowie i dziecko. Dobra wiadomość, przynajmniej dla mnie, to fakt, że X6 jest nieco niższy od X5. W związku z tym nie mam problemu z wsiadaniem. Z przodu BMW X6 nie zaskakuje niczym. Deska rozdzielcza, podobna do tej, którą znamy już z BMW X5. Są takie podwójne nawiewy powietrza, ok, tego nie ma w mniejszych BMW. Natomiast gdyby nie tapicerka z alkantary i skóry, nic by się tu ciekawego nie działo. Poza tym praktyczne schowki, uchwyty na napoje po środku i w kieszeniach drzwi. Wszystko jest przyjemne w dotyku, ale brakuje czegoś wyjątkowego. Nawet dźwięk jest nijaki. Rozumiem, to diesel, ale 381 koni mechanicznych i znaczek M. Przez większość czasu BMW X6 zachowuje się jak dobry SUV. To znaczy, dynamicznie przyspiesza, nie przechyla się za bardzo na zakrętach, jest komfortowe. BMW przyzwyczaiło nas do takich samochodów i nie oczekiwałbym od X6 niczego mniej. Ale oczekiwałem czegoś więcej. To coś więcej skrywa się w środku tego samochodu. Aby to znaleźć, trzeba przełączyć auto w tryb sportowy. Nagle pojawia się to, czego szukaliśmy w BMW X6 z literką M. To znaczy, układ kierowniczy staje się sztywniejszy. Samochód szybciej reaguje na pedał gazu. 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów szybciej reaguje na polecenia kierowcy. Nawet te zmiany są bardziej agresywne. No i pojawia się dźwięk. Ten dźwięk jest z głośników, ale po chwili zapominasz o tym, bo świat za oknem zlewa się w jedną całość, zaczyna się zamazywać.
Jak zwykle na publicznych drogach brakuje miejsca, żeby bezpiecznie cieszyć się pracą 381 koni mechanicznych i momentem obrotowym na poziomie 740 Nm. To jest moment obrotowy jak w traktorze. Dziwię się, że ten samochód nie zawraca ziemi, kiedy ja dodaję gazu. No dobrze, w X6 jednak kryje się trochę szaleństwa. Poza tym to przyzwoity do bólu samochód. O ile trzymasz się z dala od trybu sportowego, tak, wracamy w tryb Eco Pro. Więc o ile trzymasz się z dala od trybu sportowego, to w cyklu mieszanym X6 zużywa w granicach 9 litrów na 100 km. W trybie sportowym wir w baku może wciągnąć korek wlewu paliwa, więc ostrożnie z prawą nogą. Przez większość czasu jest cicho, widoczność jest niezła jak na kupę, chociaż te słupki C przesłaniają trochę widoczność, no ale na szczęście jest tutaj opcjonalna kamera 360 stopni, to się przydaje podczas parkowania. Fotele są wygodne, nawet jeśli za regulację podparcia odcinka lędźwiowego trzeba zapłacić dodatkowo prawie 2000 zł. Uważam, że to jest lekka przesada. W takim samochodzie dopłacać 2000 za regulację podparcia odcinka lędźwiowego. Ale czy ten samochód jest wart 500 000 zł? Nawiasem mówiąc, BMW przeoszczędziło z wyposażeniem tego egzemplarza i dlatego jego cena zmieściła się poniżej 500 000 zł. Myślę, że można byłoby spokojnie tutaj jeszcze dodać 50 do 100 tysięcy w wyposażeniu dodatkowym i nadal byście tego nie zauważyli. W BMW X6 podobało mi się, że jest to samochód ostentacyjny, taki odpowiednik złotego Rolexa. Nie, to nie jest złoty Rolex, mnie niestety na złotego Rolexa jeszcze nie stać. Wydaje mi się, że w drugiej generacji BMW rozmyło nieco ten charakter. Zrobiło z X6 obowiązkowy strój do joggingu. Wmawiasz sobie, że jest fajnie, że dobrze w nim wyglądasz, ale czy naprawdę tego chcesz? Jedyny plus, jaki dostrzegam w X6, to możliwość ucierania nosa właścicielom X4. Co? Nie stać Was było na prawdziwy samochód? Obejrzyj więcej moich testów i zasubskrybuj mój kanał. Oceniaj, komentuj i dziel się moimi filmami. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12:30, powtórka w poniedziałek o 21:00. We'll be right back.